Witam serdecznie. Właśnie znajdujemy się przed Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Ze mną jest dyrektor placówki, pan Tomasz Bizoń. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, uczniowie wrócili do szkoły po dwutygodniowej przerwie. Jakie zmiany na nich czekały? Czy dopiero będą czekały, jeśli chodzi o te ministerialne? Jeśli chodzi o zmiany i wyzwania, jakie przed naszą szkołą i przed naszą młodzieżą w najbliższych miesiącach, to przede wszystkim budowa branżowego centrum umiejętności. W tamtym tygodniu powiat wadowicki otworzył oferty na wyłonienie wykonawcy tej dużej inwestycji. Z tego co wiemy, zgłosiło się aż 7 firm. Obecnie trwa analiza formalna i merytoryczna. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu zostanie wyłoniony wykonawca i za tydzień, dwa podpisana zostanie umowa, aby jeszcze w marcu wbić przysłowiową łopatę i rozpocząć budowę branżowego centrum umiejętności. A na kiedy planowane jest zakończenie tych prac? Termin jest dość krótki. Wykonawca ma 7 miesięcy na to, aby wybudować dwa budynki. Jeden budynek dość duży o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych będzie znajdował się właśnie za nami. Ten budynek połączy warsztaty szkolne z budynkiem szkoły. Będzie to budynek wyposażony w 5 pracowni zawodowych, dużą aulę na 150 osób, całe zaplecze socjalne oraz administracyjne. Drugi budynek z kolei powstanie w tym miejscu. Będzie to z kolei poligon załadunkowo-przeładunkowy dla obszaru spedycji. Dodatkowo w miejscu obecnego parkingu nowy parking. Pomiędzy budynkiem warsztatów a naszym ogrodzeniem nowa droga dojazdowa. I tutaj, gdzie stoimy, będzie nowy poligon przeładunkowy, taki zewnętrzny. To wszystko mamy nadzieję, że uda się wykonać do września, do października, po to, aby w miesiącach jesiennych rozpocząć przygotowanie dydaktyczne poszczególnych pomieszczeń. Pamiętajmy, że nasze branżowe centrum musi zacząć działać już 1 stycznia 2025. W jaki sposób to miejsce będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych? Czy w ogóle będzie tak dostosowane? Pani redaktor, w dzisiejszych czasach nie da się budować czegokolwiek bez dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Także te nasze nowe budynki będą dostosowane dla tych osób. Będą odpowiednie szerokości drzwi, będą odpowiednie toalety. Będzie także winda, która połączy parter budynku szkoły z nowym pomieszczeniem. Będą także pętle indukcyjne, strefy odpoczynku dla niepełnosprawnych. Wszystko z obecnymi standardami europejskimi.